passado, seu único claro desse quê? W czerwcu 2016 roku, a więc prawie 6 lat temu, udało się odkryć przy budowie drogi wiodącej nad morze w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, a wręcz na przedmieściach Gorzowa Wielkopolskiego, prawie kompletny, bez kilku kręgów, kilku fragmentów kości kończyn i jednej tylnej nogi, szkielet wymarłego nosorożca Stephanorhynchus kirbergensis. Co najważniejsze, szkielet ten tkwił w bardzo wielkim kompleksie, dużym kompleksie osadów, który obejmował czas od końca przedostatniego zrodowacenia po czasy nawet historyczne, bo w stropie osadów po drugiej stronie znaleziono relikty jakichś osad. To stanowisko należy do najbardziej unikalnych w całym świecie ze względu na kompletność szkieletu, jego stan zachowania, tak jak Państwo tutaj za mną widzicie, oraz to, że towarzyszyła mu całe i także inna fauna oraz liczne szczątki roślin, które pozwoliły nam odtworzyć środowisko życia nie tylko w czasie, gdy żyła Stefania, czyli w ostatnim interglaciale emskim, w którym było cieplej niż dzisiaj, ale także w kilku okresach chłodnych, w ostatnim zlodowaceniu. Dzięki temu mamy taką kapsułę czasu, która pozwala nam sięgnąć daleko w przeszłość. Co ciekawe, Stefania, ten stan zachowania szczątków wynika z tego, że najprawdopodobniej ona utopiła się w jeziorze, które wtedy istniało w tym miejscu. Prawdopodobnie weszła tam, żeby albo zażyć ochłody, albo odżywiać się miękką roślinnością. Był to gatunek roślinożerny, który w przeciwieństwie do innego wielkiego nosorożca, czyli nosorożca włochatego, odżywiał się bardziej miękkim pokarmem roślinnym. O czymś też świadczy unikatowe znalezisko szczątków roślin, które zostało znalezione między zębami naszego okazu wraz z gałązkami, które nawet pozwoliły nam ustalić przypuszczalny czas śmierci tego nosorożca, najprawdopodobniej na koniec lata, początek jesieni. Jest jeszcze druga hipoteza, że ewentualnie nastąpiło to wczesną wiosną. Szczątki Stephanorhynchus kirbergensis zostały znalezione, tak jak już wspomniałem, w osadach jeziornych. Znaleziono dwa kopalne jeziora przedzielone warstwą torfu. Stefania leżała w niżej położonym, starszym jeziorze, pochodzącym z ostatniego interglacjału. Jakie mamy hipotezy co do śmierci Stefanii? Najprawdopodobniej ona weszła do jeziora, w którym była bardzo duża warstwa mułu i musiała albo tam ugrzęznąć, albo w jakiś sposób utonęła. Przy czym pierwsze nasze oględziny nie wskazały żadnych śladów działalności np. człowieka czy jakichś urazów. Jedyną rzeczą, którą udało nam się stwierdzić, że Stefania dożyła sędziwego wieku, bo miała na pewno ponad 30 albo 40 lat i co ważne, na co wskazuje starcia zębów, oraz miała lekko krzywy kręgosłup. Czyli miała pewne zmiany związane z wiekiem. Po oczyszczeniu dokładnym szczątków kostnych na miednicy Stefanii znaleźliśmy ślady ugryzienia przez dużego drapieżnika. Najprawdopodobniej według profesora Paula Mazzi z Uniwersytetu we Florencji była to hiena jaskiniowa, niewykluczone, że lew. Naszą taką roboczą hipotezą jest to, że to ugryzienie ze względu na miejsce, w którym doszło do tego ugryzienia, musiało powstać po momencie, kiedy Stefania już leżała najprawdopodobniej do góry brzuchem albo na boku w płytkiej wodzie. Hiena zwabiona zapachem gnijącego mięsa musiała zbliżyć się do Stefanii. Najprawdopodobniej ugryzła ją w to miejsce, ale musiały w tym czasie
uwolnić się gazy, które jak wiemy, gdy zwierzę utopi się, to gazy gnilne wypełniają jej wnętrzności. Te gazy musiały wybuchnąć, no i Stefania musiała bardzo szybko pogrążyć się w tym mule, który był na dnie tego jeziora. I ten muł odciął ją od bakterii tlen rozkładających i od tlenu, dzięki czemu te kości tak wspaniale nam się zachowały. Stefanorhynchus kirbergensis z Gorzowa należy do najlepiej zachowanych szczątków tego gatunku na całym obszarze jego występowania, czyli w Eurazji, a więc i w świecie. Okaz jest prawie kompletny, brakuje tylko tylnej nogi i kilku fragmentów kości, ale wynika jego wyjątkowość z tego, że został zachowany w całym kompleksie osadów wraz z towarzyszącą fauną i florą. Ten kompleks liczy sobie ponad 130 tysięcy lat i obejmuje okres nie tylko kiedy żyła Stefania, ale także czasy ostatniego zlodowacenia. Mamy tam dwa jeziora, w których występowały szczątki zwierząt, między innymi kilkunastu gatunków ryb, które są podobne do tych ryb, które żyją dzisiaj, i także szczątki ślimaków i innych grup bezkręgowców oraz także szczątki roślin, dzięki którym możemy otworzyć życie, które toczyło się na tym obszarze na przestrzeni z tych 130 tysięcy lat. Co najważniejsze, na ziemiach polskich mamy także wyjątkowe znaleziska innych nosorożców. Nie tak już przed wojną znaleziono na ziemiach dzisiejszej Ukrainy okaz w Staruni, kompletny okaz nosorożca włochatego, ale jego różnicą w porównaniu z naszą Stefanią było to, że został zachowany wraz z częściami miękkimi. Dzięki temu, że został znaleziony w osadach, które były przesycone produktami ropopochodnymi. Stefanorhynchus kirbergensis from Gorzów is one of the best preserved in Eurasia. It is from a well-documented stratigraphic context precisely dated to a particular phase of the last integration. Other flora and fauna remains permit to reconstruct the environment. The exceptional preservation of this skeleton allows to know the age, sex, pathologies and diet of this individual and to infer how it lived and died. The locality of Gorzów presents an opportunity to learn more about life in the past. But we need more money to continue this research. During the middle and late Pleistocene, 100,000 to 40,000 years ago, several rhino species were roaming throughout Eurasia. One of these was the Merckx rhinoceros, also known as the forest rhino. The Gorzów-Jałkowski specimen is the best preserved Merckx rhino found so far. It provided substantial new insight into the lifestyle and feeding habits of this important component of the past Eurasian faunas, and that's why it's so important. 23 października 1929 roku, około 100 km od Lwowa, odkryto jeden z najcenniejszych okazów przyrodniczych w historii ludzkości. Mianowicie znaleziono nosorożca włochatego sprzed 30 tysięcy lat. W promocję znaleziska zaangażowali się osobiście i bardzo konkretnie marszałek Józef Piłsudski oraz ówczesny prezydent Ignacy Mościcki. W chwili obecnej nosorożec ze Staruni jest jednym z najciekawszych eksponatów muzealnych w mieście Krakowie. 21 czerwca 2016 roku w okolicach Gorzowa znaleziono równie cenny egzemplarz nosorożca jak w Staruni. Mianowicie tutaj został znaleziony okaz nosorożca leśnego liczący około 120 tysięcy lat. Jesteśmy już w trakcie realizacji cyklu filmów na ten temat. Ten film jest zapowiedzią szerszego
popularno-naukowego projektu, a projekt ten ma ukazać nosorożca gorzowską Stefanię oraz inne zwierzęta epoki lodowcowej, które żyły na naszych ziemiach. Czy obecnie w lasach województwa lubuskiego żyją nosorożce? Tak, rochatyńce nosorożce, przepiękne chrząszcze, które w odróżnieniu od nosorożca leśnego Stefanii żyją w lasach szczególnie dębowych i bukowych. Odżywiają się rozkładającą materią organiczną. Na głowie nosorożca rochatyńca, podobnie jak u Stefanii, występuje spektakularny róg. W przypadku rochatyńca jest to róg chitynowy i tylko występujący u samców. Województwo lubuskie charakteryzuje się największą lesistością w Polsce. Około 50% jego powierzchni. W tym głównie sosna. Nierzadko jednak można spotkać buczyny i dębiny, wręcz puszczańskie. Na terenach podmokłych czy też zalewowych wzdłuż rzek spotykamy również olsy i łęgi. Województwo lubuskie to również jeziora, jeziora polodowcowe, szczególnie nagromadzone w środkowej i w północnej części naszego regionu. Są to jeziora eutroficzne, żyzne, z bardzo bogatą florą i fauną. Spektakularnie na powierzchni tych jezior wyglądają nenufary, w tym grążel żółty i grzybienie białe. Wśród jezior naszego regionu są prawdziwe perełki. Są to jeziora ramienicowe, szczególnie piękną ramienicą omszoną, która tworzy na dnie tych zbiorników dywany koloru ceglasto-czerwonego. Współczesna flora i fauna jest bardzo podobna do tej występującej w jeziorach z czasów Stefanii. Nosorożec Stefania to unikalne znalezisko w skali Polski, Europy, jak i świata. To znalezisko wymaga profesjonalnego zaprezentowania społeczeństwu. Centrum Nauki Stefania da taką możliwość. Na Centrum Nauki Stefania czeka młodzież z województwa lubuskiego, z Polski, turyści, w tym turyści zagraniczni, którzy gorąco nam kibicują. Naszym pomysłem jest to, żeby Stefania wróciła do Gorzowa, ale nie wróciła sama. W związku z tym wymyśliliśmy ideę zbudowania parku kenozoicznego czy parku pleistocyńskiego, w którym chcemy pokazać nie tylko Stefanię, ale pokazać cały ogrom zwierząt, które żyły w tym czasie w naturalnej wielkości, w ich naturalnym środowisku, czyli nie tylko tych gatunków, które żyły w tych czasach, gdzie żyła Stefania, ale także mamutów, nosorożców włochatych, kotów szablozemnych i wielu, wielu innych zwierząt, które występowały w okresie, który nazywamy czwartorzędem. Tutaj oczywiście nasuwa się podobieństwo z parkami dinozaurów, ale różnicą będzie to, że tak naprawdę dinozaurów w Polsce prawie nie było. Mamy tylko nieliczne ślady ich występowania, a tutaj będziemy pokazywać zwierzęta, które występowały w Polsce i przy jej granicach. Jeżeli w odpowiedni sposób to wyeksponujemy, myślę, że będzie to taką wielką atrakcją w skali na całą Europę, bo nigdzie nie ma parków pleistoceńskich, mamy parki dinozaurów, gdzie są pojedyncze mamuty czy pojedyncze rekonstrukcje innych zwierząt, a takiego całościowego miejsca nie mamy. Co ważne, Stefania została znaleziona we wspaniałym punkcie, czyli na skrzyżowaniu dróg, które wiodą na północ, na południe Europy, na wschód i na inny zachód. Liczymy, że zbudowanie takiego ośrodka naukowo-edukacyjnego, w którym pokażemy to, co było kiedyś i wyeksponujemy także walory przyrodnicze współczesne tego rejonu, może przyciągnąć wielu ludzi do Gorzowa, stać się istotnym czynnikiem napędzającym rozwój ekonomiczny, bo jak wiemy przy okazji na przykład takich parków w Bałtowie czy w Krasiejowie, ilość ludzi, które zwiedza, sięga kilkaset, 300-400 tysięcy rocznie. I wiemy to na pewno, że jeżeli uda nam się coś takiego wybudować, będzie to atrakcja dla szerokiego kręgu ludzi zwiedzających, od najmniejszych po dorosłych. To też widzimy na naszych piknikach paleontologicznych, które od kilku lat w Gorzowie organizujemy, ile ludzi przychodzi, jak ten temat jest interesujący dla społeczeństwa.